Ek Fortress, moi drodzy, Ek Fortress! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał, a oto kolejny odcinek Zagrajmy w Sonic Superstars! Rozumiecie to? Superstars! Wow, to trzeba w ten sposób niszczyć, okej, myślałem, że muszę gdzieś dalej do przodu iść, na prawo. Nie byłem przygotowany na taki obrót spraw, muszę przyznać. Tak więc lecimy z koksem, proszę państwa. Nie ma to tamto, nie ma w ogóle czasu na zbędne tłumaczenie, co się działo w poprzednim odcinku, ponieważ musimy tę grę skończyć raz a porządnie. Zbyt długo zwlekam, żeby skończyć tę serię, więc dlatego teraz trzeba naprawdę spiąć dupę i do końca wakacji zakończyć tego Sonica Superstars. Na każdym kroku dzieją się tutaj rzeczy, przez które ja nie mogę wam na spokojnie pokomentować tego, co się dzieje w zasadzie na ekranie, bo jesteśmy teraz w stacji kosmicznej doktora Eggmana, zresztą nie jest to żadna tajemnica, biorąc pod uwagę, że jego imię widnieje w tytule tego poziomu, a raczej w nazwie tego poziomu. Musimy się tak ustawić, żeby nie zahaczyć ani milimetrem pikselka, by nie oberwać i nie stracić pierścieni. Fantastycznie, zrobiliśmy to chyba za pierwszym razem. Tak, zrobiliśmy to za pierwszym razem, więc... O Jezu, dlaczego ja się tak wpierniczyłem w tego badnika? Dlaczego? Dlaczego nie doleciałem tam? Tam na pewno był exit już. Jestem święcie przekonany, że byłem blisko końca poziomu. O, medal! Super! No, patrzcie, jak pięknie, koncertowo żeśmy to zrobili. Normalnie za te poświęcenie, za te 6 minut i 14 sekund i 59 setnej sekundy należy się sam fakt taki, że jeżeli wam się ten odcinek, jak i poprzednie podobają, to nie zapomnijcie ocenić go łapką w górę, a jeżeli się nie spodoba, to łapką w dół, uzasadnijcie dlaczego, oczywiście w sekcji komentarzy, ponieważ sekcja komentarzy była i jest i zawsze należała do was. Natomiast chciałbym, abyście zasubskrybowali kanał, klikając w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych, w szczególności, że tak wygląda właśnie statystyka wasza. Tak wygląda właśnie wasza statystyka. Jestem naprawdę zasmucony tym, że tak mało osób subskrybuje kanał. Dlatego jeżeli już podjąłeś decyzję, a jeszcze nie zostałeś skłoniony do tego, aby faktycznie wcisnąć ten przycisk subskrybuj, to na co jeszcze czekasz? Patrzcie, jaka hamuwa, jak ucieka od nas. I co, teraz mamy lecieć w drugą stronę, mam rozumieć? Ej, ja jakiś taki dziwny vibe czuję tego Sonica Advance 1. Pamiętacie, był taki poziom, gdzie czas leciał do tyłu. Nie, że do przodu od 0 setnej sekundy i od w ogóle 0 sekund, tylko od 9 minuty, właśnie tak jak w tym wypadku, do praktycznie samego zera. I mam wrażenie, że to jest jakiś taki dziwny vibe Sonica Advance 1. I co, my teraz wszystko od zera będziemy robić? O nie! Special stage, serio, naprawdę w tym momencie... Do niczego mi się teraz mi... Te medale mi się do niczego w tym momencie nie przydadzą, no ale no dobra, jak już trzeba, no to... Niech będzie, w razie co będę miał te medale, może mi się kiedyś do czegoś przydadzą, chociaż na tę chwilę śmiem wątpić. Po zmaganiach z tym jakże trudnym special stage'em i ponieważ zostałem psychicznie zniszczony przez to, że musiałem te cholerne 5 medalów zbierać, kontynuujemy dalej naszą przygodę. Ej, ja się naprawdę teraz dziwnie czuję, że te wszystkie platformy do góry lecą, nie? Matko Boska, trzeba szybko uciekać, bo zaraz my do góry polecimy, nie? Ej, co jak co? Powiem naprawdę coś oryginalnego, chociaż mam wrażenie, że moja opinia tak czy siak się powieli z opinią pozostałych, którzy grali w Sonic Superstars, ale no tak jak mówię, ja nie spoilerując sobie, nie oglądałem innych let's play od innych zagrajmerów, youtuberów, jak chcemy sobie nazwać, lub twórców wideo. W każdym razie muszę przyznać, że motyw z cofającym się czasem i w ogóle z tym, że to wszystko tak od tyłu teraz leci, że pokonani przeciwnicy nagle na nowo się pojawiają, jest spoko sprawą. I kurde, znowu ten special stage. Naprawdę, mam dosyć. Mam dosyć. Spadam, mam tego dosyć. Nie mam zamiaru, kurde, robić. Spadaj mi z tym. Okej, coś się dzieje teraz. Jest Eggman, czyli ewidentnie zaraz będzie jakaś konfrontacja. Na bank. Nie wierzę w to, że będzie inaczej. Nie ma takiej opcji. Przy okazji pomacham wam, żeby nie było tak, że zaraz
no wiecie, będzie gorsza jakość kamery. Niestety muszę co jakiś czas robić takie różne krzywe lub niekrzywe numery. Wiecie, o co chodzi. Dobra, na czym będzie boss polegał? Bo widzę, że tutaj naprawdę coś... Ej! Sonic Mania! Sonic Mania się mi teraz w tym momencie przypomniała, nie? Pamiętacie te niebieskie te rakiety? Pamiętacie, na bank, no musicie pamiętać. Nie wierzę w to, że wy o tym nie pamiętacie. A od tyłu ja mam go atakować, dobra. A ja się tak zastanawiam, dlaczego on odbija te niebieskie pociski. Co jest grane, ty? Ale ja nie ogarnąłem petardy, to ja muszę do tyłu się chować. Okej, teraz już rozumiem. Tak, to teraz to on będzie obrywał na każdym kroku. Dobra, nie ogarnąłem. Ej. Dobra, boss może nie wydaje się trudny, ale... Ja muszę mieć więcej pierścieni, bo ja tak to, kurde, go nie pokonam. Nie ma takiej opcji. Dobra, kolejny raz oberwał. Nie wiem, nie jestem pewien, kiedy będzie koniec konfrontacji z nim. Czy on jeszcze w ogóle coś przy okazji nowego pokaże? Mam tylko nadzieję, że nie będzie drugiej części konfrontacji, bo mam za mało czasu. Mam tylko 2 minuty i 30 sekund. Chyba mamy to. Chyba mamy to. 2 minuty i 30 sekund było. Jest cutscenka. Tak, mamy to. Już po nim. A ja go pokonałem. Za 5. razem. Co wydajecie? To jeszcze nie koniec? Co, ja będę teraz przed nim uciekał może? Dobra, atakujcie go od tyłu. Dawajcie go. Dojeżdżajcie go, please. Dojeżdżajcie go, proszę. No nie, znowu od początku, naprawdę, kurde, no nie. Dlaczego tutaj checkpointa nie było? Dobra, mamy teraz troszeczkę więcej pierścieni, bo aż 7, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nawet pewien pomysł, co ja zrobię, żeby trochę tego bossa skrócić, a przynajmniej tak mi się wydaje, że może go skrócę w ten sposób. Mamy to! Zrobiliśmy to! O, i teraz na kredytach możemy sterować Sonikiem. Fajna sprawa. To tak jak chyba było w Sonic Colors Ultimate, albo w jakiejś innej gierce. Nie pamiętam, czy czasem w Sonicu Frontiers... Nie, w Sonicu Frontiers tego nie było. Dobra, to teraz ja bym tutaj zmyślił. Więc tak, moi drodzy, przyszliśmy z Sonica Superstars. Oczywiście kampanię Sonica, bo bierzemy też pod uwagę, że jest kampania Trip. Albo jeszcze kampania Super Sonica, no bo jest jeszcze tam... Final Story, co nie? Czy tam... Czekajcie, jak to się mówiło w... uniwersum Sonica? Last Story, nie Final Story, tylko Last Story, przepraszam najmocniej.
I w ogóle możemy sobie supersonikiem grać w napisach końcowych, więc tak też zróbmy. Zróbmy taki super ending, super bad ending, że tak to ujmę, ponieważ nie jest to jeszcze zakończenie stuprocentowe. Natomiast jeżeli chodzi o cutscenkę, która miała przed chwilą miejsce, no to co? W dużym skrócie, Sonic na tę chwilę uratował świat, uratował Green Hill. Jednakże nie do końca, ponieważ nadal Dr. Eggman żyje i nadal nie został tak definitywnie unicestwiony. Więc teraz naszym zadaniem będzie przejście kampanii Trip oraz Last Story. I teraz moje zasadnicze pytanie, i to jest dosyć istotne pytanie, jeżeli oglądacie tę serię i jesteście na bieżąco z tymi odcinkami. Czy chcecie, abym historię Trip zrobił w ten sam sposób jak historię Sonika, czy może delikatnie skrócił? Bo prawdę mówiąc, ja wiem, że historia Trip polega na tym, że trzeba przejść wszystkie poziomy od początku do końca, te wszystkie, które teraz przechodziliśmy. I wiem, że one minimalistycznie różnią się różnymi tam ścieżkami, różnymi drogami, różnymi tam innymi duperelami. I moje pytanie jest następujące. Ja mogę zrobić oczywiście w podobnym stylu serię z kampanii Trip, jak jeżeli chodzi o kampanię Sonika. Natomiast wydaje mi się, że lepszym pomysłem będzie nagranie gameplayu, pokazanie wam tych rzeczy, które się tam pozmieniały, a resztę poziomów zrobić w tak zwanym montażu, czyli po prostu na przyspieszeniu i dojść do ostatniego bossa i po prostu pokazać, jak pokonuje Trip ostatnim bossem. Znaczy, Boże, jak pokonuje ostatniego bossa Trip, to chciałem powiedzieć. A później po prostu pokazać Last Story i raz na zawsze zakończyć Sonic Superstars. Taką ja mam propozycję, wy możecie oczywiście mieć odmienne zdanie. Sekcja komentarzy była i będzie, jak zawsze, dla was. Czy mam coś więcej do dodania, jeżeli chodzi o tę grę? Wiele osób uważa, że jest to średniak, że zawiodło się na tej gierce. Ja prawdę mówiąc, przez całą tę grę bawiłem się dobrze. Nie uważam tego za złą grę, ani za średnią grę. Uważam tę grę za dobrą, nawet bardzo dobrą. Ale w porównaniu z Sonikiem Frontiers, to absolutnie nie ma żadnego podjazdu do Sonika Frontiers. Sonic Frontiers na tę chwilę jest po prostu topką i to mogę nadal podtrzymać. Jeżeli chodzi natomiast o Sonic Superstars, to ja bardziej tę gierkę nazwałbym jako Sonic Mania 2. No to tak w niektórych momentach bardziej bym sprzyjał klimatowi Sonic Mania 2, aniżeli jakiejś innej gierki z Sonikiem, no nie? Ale takie jest moje subiektywne zdanie. Tak więc dajcie w sekcji komentarzy znać, co wy sądzicie o moim pomyśle odnośnie kampanii Trip, żeby delikatnie troszeczkę skrócić te ostatnie odcinki, no bo to nie jest jeszcze taki ostatni odcinek, tylko to jest taki, powiedzmy, prolog do ostatniego odcinka, no nie? Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzy, co wy sądzicie o tym moim pomyśle, co sądzicie ogólnie o tej serii, czy wam się ona podobała, czy wam się w ogóle ta gra podobała. I nic więcej nie mam do dodania. To by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i widzimy się w następnych odcinkach z innych tam serii na kanale. Adios!